Myślę, że joga jest dla mnie przede wszystkim jakąś drogą poznania, ale też bardzo dużą lekcją pokory wobec własnych ograniczeń. Asztangę praktykuję od roku. Jest dla mnie nie tylko taką pracą z ciałem, ale przede wszystkim z własnym ego. I w jednym i w drugim przypadku mam dużo do zrobienia, ale jak już coś się uda, to radość jest ogromna. Asztangę praktykuję od ponad 2 lat. Pozwala mi zachować spokojny umysł i harmonię w dniu codziennym. Jesteś na macie, to masz w sobie wszystko. Masz miłość, masz nienawiść, masz lęki, masz radości. Gdzieś cię to ogarnia. Po jakimś czasie praktyki okazuje się, że zostaje w sobie tylko miłość. W kursie nauczycielskim dowiedziałem się, że przede wszystkim jest to centrum w Mysore, jest Pattabhi Jois, jest właśnie ta tradycja. Minęło znowu jakieś 3-4 lata i wszystko się jakby zmieniło, kiedy tam pojechałem, kiedy zobaczyłem naocznie, jak to wygląda, kiedy mogłem praktykować razem z innymi, tak naprawdę poczuć tę energię. Energię guru, energię właśnie tego miejsca. Bardzo ciekawym połączeniem jest połączenie właśnie praktyki jogi z terapią dźwiękiem. Dzięki temu też uzyskujemy pewnego rodzaju harmonię wewnętrzną, spokój duchowy. Dźwięki stymulują nasz organizm, powodują, że szybciej się relaksujemy, szybciej się odregenerujemy. Czuję taki spokój, że nie biegnę nigdzie, że wiem, dokąd zmierzam, znam swój szlak i sobie nim podążam.